Witamy bardzo serdecznie w naszym reportażu pod tytułem Życie w Skórzewie. A z nami są Mateusz Górka. Dzień dobry. Remigiusz Szwarc. Dzień dobry. Norbert Kozak. Dzień dobry. I ja. Witamy. Witamy. Znajdujemy się koło kościoła pod wezwaniem świętego Marcina i Wincentego w Skórzewie. Jest to 13-wieczny kościół zbudowany w stylu barokowym. Przejdźmy teraz do domu parafialnego. Za nami stoi dom parafialny, w którym zamieszkuje ksiądz wikariusz i ksiądz proboszcz. Ministranci schodzą do piwnicy i miło spędzają razem czas, grając w bilarda i w ping-ponga. Po waszej prawej widać posąg świętego Marcina. Znajdujemy się w Skórzewskim Placu Zabaw w parku przy ulicy Szkolnej. Mamy tutaj przepiękne zjeżdżalnie oraz różnego rodzaju kuźdawki. Obecnie znajdujemy się przed szkołą podstawową w Skórzewie, a o niej opowiadał nam kolega Remik. Każdy zapewne pamięta, jak chodził do tej szkoły, pamięta też pewnie wielu nauczycieli, ale na pewno każdy zapamiętał pana Wojtka, który siedzi właśnie w tamtym pomieszczeniu. Niestety z uwagi na pana pracę nie mogliśmy z nim zrobić wywiadu. Behind the scenes. Suń dupę u mnie. Ej, będzie to wypikane. To będzie. Kościół zbudowany w stylu... Nie no, kurde, no! Wiesz, to jakby będzie takie cięcie.
Ministranci schodzą do wieśnicy. Dobrze, zaraz to opanuję, teraz to opanuję. Kurde, ja powinniśmy... Szachmat, panie Mietku, znowu pan przegrał. Siedzę za mnie za mocny.